bo ja teraz filmik robię. Proszę Państwa, i w tej chwili rozpoczyna się defilada wszystkich pododdziałów, które wzięły udział w rekonstrukcji historycznej, a ja w tej chwili przekazuję mikrofon organizatorom tej rekonstrukcji historycznej, którzy opowiedzą Państwu o grupach rekonstrukcyjnych, jakie wzięły udział w tej rekonstrukcji. Zamieńmy się. Do trybuny zbliża się, proszę Państwa, pierwszy pododdział złożony z przedstawicieli Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Wrzesień 1939 roku i 10 Pułk Piechoty. Za 10 Pułkiem Piechoty maszeruje Stowarzyszenie Marienburg, a za Stowarzyszeniem Marienburg maszeruje prowadzone przez Mariusza Szkupa Stowarzyszenie Patria oraz 40 Pułk Piechoty, czyli pionierzy 40 Pułku Piechoty. Za pionierami maszerują moździerzyści 17 Pułku Piechoty. Za moździerzystami maszeruje Stowarzyszenie Strzelców Kaniowskich. Następnie maszeruje Sochaczewski 2 Batalion 18 Pułku Piechoty, wsparty przez 79 Pułk Piechoty. Za nimi maszerują przedstawiciele 7 Pułku Piechoty oraz sekcja spieszona 14 Pułku Łanów Jazłowiecki. Za sekcją spieszoną 14 Pułku Łanów maszeruje Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Campinos. Defiladę konną otwiera Michał Wroński i Stowarzyszenie 2 Pułku Łanów Grochowskich. Po raz który zbliża się do trybuny honorowej Marek Wabulewicz, prowadzący Sochaczewską 14 Drużynę Harcerzy imienia 14 Pułku Łanów Jazłowieckich i poczet wystawiony przez drużynę. Za pocztem 14 Pułku Łanów Jazłowieckich defiluje trójka Zaprzęg Trzykonny wystawiony przez trzecią wrocławicką drużynę harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, do którego poczet wystawiają harcerze 14 z ZHP. Pododdziały konne zamyka wachmistrz Bąk, prowadzący pododdział Szwadronu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Za poddziałami konnymi defiluje polska broń pancerna. Pierwszy jedzie samochód pancerny wzór 34 wystawiony przez Toruńskie Towarzystwo Rolników Fortyfikacji. Za samochodem pancernym oglądamy defilujący czołg rozpoznawczy TKS z prywatnej kolekcji pana Jacka Kopczyńskiego z Łodzi. Ten pojazd jest ozdobą jego kolekcji. Przed nami przejeżdżają motocykle Sokół 1000 i Sokół 600. Kolumnę zmotoryzowaną zamyka samochód pancerny wzór 34
wystawiane przez Fundację Wojskowości Polskiej. Proszę Państwa, kolumnę wojska niemieckich otwiera grupa Ariegarda z Gdańska i z Trójmiasta. A za kolumną Ariegardy maszeruje grupa 7AA. Jest to grupa, proszę Państwa, niemiecka, która powstała na drugiej bzurze i zawsze od drugiej bzury nam towarzyszy. Tutaj podpowiadajmy Sieben Aufklärung Abteilung, o ile dobrze potrafię wypowiedzieć tą niemiecką nazwę. Dowodzi Krzysztof Zawiliński. Za kolumną pieszą cztery motocykle wystawione również przez A7. Kolumnę pancerną otwiera OT-810 należący do pana Jacka Kopczyńskiego. A za transporterem było opancerzonym OT-810 defiluje kopia czołgu Panzerkawagen 2, zbudowana i obsługiwana przez Fundację Wojskowości Polskiej. Jest, widzę go. Proszę Państwa, w tym roku po raz pierwszy pałeczkę organizacji tegorocznej bzury przyjęło Muzeum Ziemi Smaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznej imienia 2 Batalionu 18 Pułku Piechoty. I tu chciałbym bardzo podziękować Jakubowi Wojewodzie, który zorganizował tego panu Markowi Babulewiczowi 14 DH imienia 14 Pułku Anów Jazłowieckich. Ci dwaj panowie byli ojcami dzisiejszej rekonstrukcji. Rekonstrukcją dowodził Sławomir Cisowski, ten oficer w mundurze przedwojennego policjanta. On jakby wszystkie sznurki dzisiejszej rekonstrukcji trzymał w swoich rękach. A rekonstrukcję tegoroczną sfinansowało władze samorządowe województwa mazowieckiego, Ministerstwo Obrony Narodowej i gmina Brochów, proszę Państwa. Serdecznie dziękujemy. Prosimy jeszcze nie wchodzić. Prosimy nie wchodzić na pole pirotechniczne. Bardzo prosimy nie wchodzić na pole pirotechniczne. Proszę Państwa, prosimy o chwilę cierpliwości. Pirotechnicy rozminowują teren w tej chwili. Komunikat do rekonstruktorów. Ja bardzo proszę dowódców grup o spotkanie po bitwie w rejonie tam, gdzie zdajemy karabiny. Będę stał przy czerwonym samochodzie. Za 30 minut mamy i nie wyjdzie.